restauracje W tej lekcji pozostajemy jeszcze w temacie żywienia i jedzenia i spojrzymy na nazwy typów restauracji, typowy dialog w restauracji, w jaki sposób coś zamówić, poprosić o rachunek, jak poprosić o picie albo deser i tym podobne, a na końcu czeka nas krótkie ćwiczenie czytania ze zrozumieniem. Zacznijmy od typów restauracji. Restaurant to restauracja. Fast food restaurant Restauracja fast food. Pizza parlor. Pizzeria. W języku angielskim nie czytamy zazwyczaj podwójnych literek i tak samo w słowie pizza przeczytamy to jako pizza. Cafe. Kawiarnia. Food truck. ciężarówka z jedzeniem. Ghost restaurant. Restauracja tylko z dowozem, tak zwana restauracja Duch. A to dlatego, że jedynym jej pomieszczeniem jest kuchnia, nie można tam wejść, usiąść, można zamówić jedynie posiłek na dowóz. Bar, pub. To oczywiście bar pub. Przejdźmy do dialogu w restauracji. Waiter. May I take your order? Kelner. Czy mogę przyjąć zamówienie? Jane. Give us a minute, please. We're still browsing the menu. Jane, proszę o minutę. Wciąż przeglądamy menu. Mija trochę czasu. Kelner wraca. Waiter, may I take your order now? Kelner. Czy mogę teraz przyjąć zamówienie? Jane. Yes, I like fish and chips and a side order of baked beans. Jane, tak, poproszę o rybę z frytkami i pieczoną fasolę jako przystawkę. Waiter. Sure. What would you like to drink? Kellner. Oczywiście. A co chciałaby pani do picia? Jane. I'll have iced tea, please. Jane. Poproszę mrożoną herbatę. Waiter. Great. And what about you, sir? Świetnie. A pan? James. Have you got any vegetarian meals? Czy macie jakieś dania wegetariańskie? Waiter, yes, we do. Tak, mamy. James, what do you recommend? Co pan poleca? Waiter, I recommend the dish of the day: cauliflower soup. It's vegetarian. Polecam danie dnia: zupę kalafiorową. Jest vegetariańska. James, I'll have the soup then. As for a drink, I'm fine with just water. W takim razie wezmę zupę jeżeli chodzi o napój wystarczy woda. Waiter: Here you go. Enjoy your meal. Bardzo proszę. Smacznego. James and Jane: Thank you. Dziękujemy. Minęło trochę czasu, posiłki zostały zjedzone. Waiter: Would you like something for dessert? Czy chcieliby państwo zamówić coś na deser? James: We'll both have the cheesecake and a cup of coffee each. Oboje weźmiemy sernik i dla każdego po filiżance kawy. Waiter. Two slices of cheesecake and two cups of coffee. Coming right up. Dwa kawałki sernika i dwie filiżanki kawy. Już się robi. Deser został zjedzony, pora zapłacić. James. Excuse me, could we have the bill please? Przepraszam, czy możemy poprosić o rachunek? Waiter. Here you go. Bardzo proszę. James. That's 35 pounds. Do we split the bill? Wyszło 35 funtów. Dzielimy się rachunkiem? Jane. Yes, let's do it. Let's give 20 each. That leaves a 5 pound tip. Zróbmy to. Dajmy po 20 funtów. Zostanie 5 funtów na piwku. James. Fine. Excuse me. We'd like to pay now. W porządku. Przepraszam, chcielibyśmy zapłacić. I to cały dialog. Warto zapamiętać pewne słówka, takie jak order, czyli zamówienie, albo to order, czyli czasownik od tego, zamówić. The bill, rachunek, what do you recommend, czyli co pan poleca, splitting the bill, dzielenie się rachunkiem, tip, napiwek, czy dish of the day, czyli danie dnia. A teraz przejdźmy do zadania maturalnego czytanie, które pozwoli Ci potrenować czytanie ze zrozumieniem. A jest to umiejętność, która na maturze z angielskiego jest niezwykle ważna. Zapoznaj się dokładnie z tekstem. Za chwilę pokażę kilka zdań i trzeba będzie stwierdzić, czy są one fałszywe, czy prawdziwe. No dobrze, spójrzmy na zdania. Zdanie numer jeden. Lisa is allergic to dill sauce. Czy to zdanie to prawda, czy fałsz? Sprawdźmy. To zdanie to fałsz. Jak się cofniemy, to zobaczymy, że Lisa mówi: I'm allergic to fish. Czyli mam alergię na ryby. Co prawda, deal sauce, czyli sos koperkowy, pojawia się tutaj w tym tekście, ale zdanie o tym wypowiada Marta i nie ma to nic wspólnego z alergią. Kolejne zdanie. Lisa has trouble choosing what to order because the restaurant doesn't serve a lot of meals. Czyli Lisa ma problem z wybraniem tego, co zamówić, ponieważ restauracja nie oferuje zbyt wielu posiłków. Czy to prawda, czy fałsz? To również fałsz. Sprawdźmy zupełnie pierwsze zdanie. Lisa mówi: What should I get? The menu is so rich. Czyli co powinnam wybrać? Menu jest tak bogate, czyli jest wręcz przeciwnie. Trzecie zdanie. The girls order salmon with dill sauce and chicken with rice. To zdanie to prawda. I jak się cofniemy, to zobaczymy, że Marta mówi o tym, że zamówi salmon with creamy dill sauce. Alisa ma troszkę większy problem z wybraniem tego, co zamówić, ale ostatecznie na propozycję Marty, how about chicken with rice then, odpowiada sounds good. Czyli to zdanie jest prawdą. Zdanie numer 4: Marta is watching her calories. Czyli Marta uważa na swoje kalorie. Zwraca uwagę na wartość kaloryczną tego, co je. False. To jest nieprawda. Jeśli się cofniemy, to zobaczymy, że to nie Marta, tylko Lisa mówi I'm trying to cut down on fat. I'm watching my calories to lose some weight before summer. Zdanie numer 5. The girls didn't enjoy their meals. Czyli dziewczynom nie smakowały posiłki. False. A to dlatego, że możemy zobaczyć już na końcu, że Lisa mówi, That was delicious. A Marta jej wtóruje. Mówi, Indeed, what a great meal. Czyli to było przepyszne. W rzeczy samej, co za wspaniały posiłek. I ostatnie zdanie. The girls didn't split the bill. Czyli dziewczyny nie podzieliły się rachunkiem. I to zdanie jest prawdziwe. True. Cofnijmy się i zobaczmy, dlaczego. Lisa w pewnym momencie pyta, Are we splitting the bill? Czy dzielimy się rachunkiem? A Marta protestuje, mówi, że to ona zapłaciła w zeszłym tygodniu za obiad. Na co Lisa się zgadza. Mówi, You're right, I will pay. Ja zapłacę. Czyli ostatecznie nie podzieliły się rachunkami. Zdanie jest prawdziwe. Żeby wyćwiczyć sobie umiejętność czytania ze zrozumieniem, naprawdę polecam czytać angielskie teksty, zapoznać się z tym, jak takie teksty wyglądają. Można nawet spojrzeć na arkusze maturalne z poprzednich lat żeby zobaczyć czego mniej więcej można się spodziewać, ja jeszcze o tym troszkę więcej powiem w ostatnim rozdziale, ale umiejętność czytania ze zrozumieniem to jest absolutna konieczność na maturze z angielskiego.